Jest to już 28 finał WOŚP i z roku na rok mam nadzieję, że wolontariuszy przybywa. No właśnie, jak wygląda frekwencja w tym roku i ze strony wolontariuszy, ale też ze strony osób, które chcą się przyłączyć, jakichś przedsiębiorstw, firm? Tak, jest 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ilość wolontariuszy no, na pewno byłaby większa, gdybyśmy mieli większy limit miejsc. Ale niestety jest to problem ogólnopolski. Jest pewna pula miejsc dla wolontariuszy i tymi miejscami muszą obdzielić wszystkie sztaby w Polsce. Więc kwestia, czy dostaniemy więcej miejsc, to jest wtedy, gdy dany sztab się nie zawiąże i wtedy są wolne miejsca. No niestety, no taką mamy pulę przyznaną i na tyle musimy. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w sztabie na wolontariusza, z chęcią przyjmujemy do pracy w sztabie z naszym sztabowym identyfikatorem. Nie mogą pracować na terenie miasta, ale mogą pracować u nas w sztabie. Mhm. A jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju firmy, które chcą się przyłączyć do właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy lub też po prostu jacyś inni organizatorzy czy też artyści, jak to w tym roku wygląda? Jaka jest frekwencja takich osób z zewnątrz, a nie tylko wolontariuszy? Jest dość duża frekwencja, z roku na rok jest taka frekwencja, powiem na tym samym poziomie. Są firmy, które od lat nas wspierają i te firmy kontaktują się z nami już wcześniej. My również stosujemy odpowiednie pisma, firmy odpowiadają, umawiamy się na sposób współpracy. Czasami w różnym sensie ta współpraca, są to gadżety, jest to pomoc przy koncertach, pomoc przy organizacji naszego wydarzenia. Artyści są i takie przypadki, piszą do nas na grupie sztabu, że chcą wystąpić, no ale my bardziej, tak jak już mówiłam wcześniej, bazujemy na naszych mieleckich zespołach, na zespołach, które współpracowały z nami. No praktycznie zespoły wszystkie śpiewają gratis. Nikt nie pobiera za to odpłatności, a jeżeli jest zespół, który no, żąda jakiejś tam sumy, to niestety, ale dziękujemy takiemu zespołowi, bo nie taka jest idea, żeby zespół zarobił, tylko no, gramy, bo chcemy. Mhm. No oczywiście w tym wyjątkowym dniu każdy powinien dawać serce od siebie, ale jeśli chodzi o wolontariuszy, którzy też działają, to czy trudno jest zostać takim wolontariuszem? Jak wygląda proces przygotowawczy do tego dnia finału? Nie trudno zostać wolontariuszem. Z chwilą zawiązania sztabu ogłaszamy zbiórkę, więc dany wolontariusz przychodzi, podaje nam swoje dane, rejestrujemy do sztabu. Jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, musi to podejść później z rodzicem, podpisać odpowiednie oświadczenie, że rodzic wyraża zgodę. Nie wymagamy specjalnie za wiele wymagań, tutaj takich nie mamy. Tuż przed WOŚP-em, tak jak dzisiaj, odbywa się takie szkolenie dla wolontariuszy, gdzie mówimy najważniejsze rzeczy dotyczące zbiórki. Część wolontariuszy jest z roku na rok ta sama, ale za każdym razem przychodzą na szkolenie, podpisują wymagane regulaminy, które mamy dla wolontariuszy, przeszkolimy i jest wolontariuszem. Czego możemy się w tym roku wyjątkowego spodziewać? Jakie atrakcje czekają na Mielczan? No jeżeli atrakcje, no to też bym tak nie chciała wszystkiego zdradzać, prawda, jak to ma być atrakcja. No z roku na rok staramy się coś nowego, coś fajniejszego dołożyć. Część programu na pewno jest taka sama, dlatego że, to już mogę powiedzieć, promują się nasze mieleckie przedszkolaki. One bardzo chętnie występują, wszystkie zespoły dziecięce bardzo chętnie występują przy takiej okazji i jest taki blok dzieci dzieciom. No promujemy też te dzieciaczki, a z atrakcji no nie chciałabym takich zdradzać troszkę, niech to ale będzie rąbek tajemniczy. No będą to koncerty, na pewno nie będą to koncerty na nie wiem jaką tam skalę, prawda, ale dla każdego coś miłego, tak powiemy, i dla młodych, i dla starszych na pewno. Jeżeli ktoś chce, to znajdzie coś dla siebie. Mhm. W tym roku odbędzie się Światełko do Nieba. Możemy liczyć na to, że jak co roku jakaś forma tego będzie na placu Armii Krajowej? Tak, będzie, bo to jest taki jednak finał podsumowujący pracę całego sztabu ludzi, całych dwóch dni koncertu u nas, więc finałem zawsze jest Światełko do Nieba. Staramy się co roku, żeby to światełko było inne, przybieramy różne formy. No w tym roku myślę, że będzie też ciekawie.
Świetnie, w takim razie trzymamy kciuki, żeby udało się jak najwięcej zabrać i pobić rekord zeszłoroczny. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.